muszę ją wcisnąć tam, to sobie przechylić. No wszystko jest tutaj zrobione tak bardzo, bardzo na styk. Walka o miejsce. Więc wisi tutaj. Wisi ta śruba tutaj, jest włożona i ona ma tutaj ruchu o aż tyle, czyli więcej niż się mieści. Krok kolejny, podkładka. No właśnie, tam te śruby będę musiał jeszcze wyczyścić. Ta akurat się trafiła ładnym końcem tutaj, więc tej nie dotykam. Teraz ten profil dociskający, przewiercony z jednej strony tylko. Jak pamiętacie pewnie, on jest, ten otwór jest, nie jest na środku, jest cofnięty o 1 mm miał być, wydaje mi się, że jest troszeczkę więcej. Wieszam go tak, że żeby był luz, tak? Czyli ta przestrzeń tutaj cieńsza idzie do tej belki tu. Więc tak, to mogę zrobić bez żadnego problemu. Natomiast problemem będzie, już widzę, będzie wetknięcie tej zawleczki tutaj. Bo może się okazać, że brakuje mi jednej ręki. I wydaje się, że mi się ta sztuczka uda. Albo i nie. O. No i się udało. Nie pokażę wam, jak to wciskam, bo musiałbym się w siwę zmienić. Mieć 7 czy tam 8 rąk. Kurde, siwa ma wszystkie ręce w innym celu wymyślone. Tak, tutaj akurat się trafił ten jeden profil, w którym się pomyliłem. Szef jest na dole. Wszystkie inne są wywiercone tak, że szef jest gdzieś z boku. Więc tutaj na początku zajmę się, jak będę ściskał, to pierwsze co będzie się działo, to będę ten szef ugniatał, ale to się w końcu uspokoi. Więc nie ma problemu. Luzu mam dość dużo, jak widzę. Centymetr i trochę. No i dobrze. I w ten sposób ogarniam wszystkie sztuki. No właśnie. Prostopadłość tutaj tej krawędzi jest istotna. W tym przypadku, może idźmy tutaj, gdzie lampa nie świeci, jak głupia. Prostopadłość tej krawędzi jest o tyle istotna, że będziemy nią dociskać, ten profil. Jeżeli by ta krawędź nie była prostopadła, to nagle ten profil będzie chciał się krzywić nam w tą czy w inną stronę, będzie nam to przeszkadzać. No dobrze, wszystkie 4 sztuki stoją. Więc niewiele zostało. Ja jednak zapalę to światło. Teraz dobrze, pokażemy, jak to jest tutaj. Jak widać, jest tutaj możliwość w ruchu. Być może trzeba będzie tutaj lekko posmarować. Jest możliwość ruchu w każdą stronę. Wszystkie te mają taką możliwość, więc jest szansa, że on będzie się chciał ustawić w takiej linii, jak potrzeba. Krok kolejny, przedostatni. Już teraz, na szczęście, to jest ten pręt. O właśnie, on mi tutaj ładnie siedzi, bądź prawie ładnie. Za pierwszym razem zawsze ciasno wchodzi. I to. Kładziemy gościa tutaj. I teraz musimy
muszą znaleźć sobie tutaj taką odległość, która pozwoli mi na spokojne włożenie zawleczki, a na tyle ciasne, żeby to nie odchodziło za daleko, żeby nie miało to tendencji do odsuwania się. Tak więc ja myślę, że zaznaczę sobie teraz długość, taką długość na oko. To jest ok tutaj, z tej strony, więc robię sobie tutaj kreskę gdzieś o tak i utnę cztery pręty o takiej długości. Natomiast otwory wywiercę, no bo tutaj mam 10 cm, no pewnie trochę więcej niż 10 w tym miejscu, więc otwory wywiercę w odległości 10,5 cm. Po 2,5 mm na stronę to już jest bardzo, bardzo dużo. Jeśli się to odsunie o 5 mm, a tak się może zdarzyć, to już jest bardzo dużo. Ale jeśli bym to zrobił zbyt ciasno, to znowu będę miał problem z wciskaniem tych zawleczek. Swoją drogą w zasadzie to można zrobić nawet jeszcze troszeczkę inaczej. Mogę narysować tutaj kreskę tu i tu i wywiercę otwory na zewnątrz tej kreski. Zmierzę sobie tą odległość i przeniosę ją na cztery kolejne sztuki.